zaś do innego lota znowu rozłączone. I te gołębie, jak dostają tą karmę, to ostatnie 5 dni, na przykład przed Barceloną. Dostają tą karmę super wdowce i tam na tą karmę są dodawane jakieś rzeczy, olejki, drożdże, tego typu rzeczy? To daje ten fine oil od kumat i drożdże. To może być od Peters, albo też od Herbots. Tam, gdzie jest w sklepie, to kupuje, albo u Peters w sklepie. I daje też taki miks od czosnek i onions, cebula razem ze wódką mieszane. To co robi Williams? To co Williams robi. Taki koktajl warzywny. Tak, koktajl od Williams to jest. I tu tak dwa razy na tydzień daje. Rozmijam ten koktajl, a drugi raz daje ten olej. I w środę to daje witaminy. To teraz dałam ten Tony Ball, tam po 60. Tak, czyli w proszku taka witamina wieloskładnikowa. Tak. I idziemy do lekarza kontrolować, czy nie mają te trichu. A jak nic nie mają, to nic nie dajemy. To nie dostają środek na trichu, czyli nie dostają zapobiegawczo, tak jak no, u nas się tam nie chodzi, czyli u nas na przykład w sezonie powiedzmy co 3 tygodnie dajemy środek na tricho lub tam na drogi oddechowe, czyli ten środek na orni. Te ludzie co tydzień na loty dawają, to też tak robią. Też tak robią. Ale my co 3 tygodnie, do 4 tygodnia loty mamy, to my 6 dni przed tym lotem idziemy badać gołąbie. I jak oni nic nie mają, tak samo jak ludzie, jak im głowa nie boli, też nie biorą medycynę. Czyli pełna kontrola jest u weterynarza przed takimi lotami. Tak. Teraz mamy koniec sezonu, gołębie są już rozłączone. Loty, program długodystansowy się skończył. Teraz wdowce i wdowy są osobno. I teraz dostają karmę pierzeniową, tak? I oprócz tego przechodzą jakieś te kuracje, takie jak na przykład te na salmonelozę. Czy to dopiero na początku roku? Na początku roku. Dajemy, tak. I to jest obojętnie, czy, znaczy wiadomo, że są zdrowe, ale mimo wszystko dostają tą kurację. My dajemy ten Parastop albo Paratox od Peters. Po te lekarze mówią, że gołąbie mają tak schowane ten paratyfus. Tak. Mogą być nosicielami. I zatem my dajemy, bo jak sezon zaczyna i gołębie muszą chore być, to my aby mamy 5 te loty, co international jest, to my nie musimy czekać, aż gołębie będą chore. Tak, tak. Zatem my to dajemy. Ale oprócz tego są co roku szczepione, czy nie? Na paratyfus nie. Dopiero w tym roku pierwszy raz dawałam, ale nie widzę różnicy, to na drugi rok już nie będę dawał. A na Farmixa są szczepione co roku, czy nie? Co rok. Tak. Bo my musimy tutaj papier wypełnić, a jak dajemy do kosza, to w każdym klubie musimy dawać tak listę. Gołębie młode są z miesiąca jakiego? Gołębie w pary są puszczane w styczniu, tak? No. Czyli to są zimowe mutki, ale tak jak pan leci na długie dystanse, to one tylko biorą udział. Ich loty to są tylko treningi. Do 300-400 km, ale my aby na trening dajemy. Tak, one nie są wkręcane za zagranicę, tylko muszą po prostu wracać.